Balans, miejsce naszego startu. Po 8 godzinach dojechaliśmy tutaj z Port-au-Prince. Wydawało nam się, że dojedziemy w 2 godziny. A teraz musimy przejść przez góry, które widać z drugiej strony. Góry są w wysokości Tatr. Podchodzimy z poziomu 0 do prawie 2500 metrów. Wspinamy się coraz wyżej i klimat tutaj i roślinność jest zupełnie inna niż Belans. Musimy przejść przez ten wał gór i tak długo jak będziemy przechodzili przez góry, będziemy mieli dżunglę. Koniec pierwszego dnia. Zbliża się wieczór. Podejrzewam, że przyjdzie ksiądz i będziemy tutaj szukali noclegu. Bellefontaine, là, c'est un dans bois pour l'allier même. Ah! Jest trzeci dzień naszej podróży. Dostaliśmy się do Port-au-Prince. Dzisiaj będę spał u prawdziwej haitańskiej rodziny wewnątrz Port-au-Prince. Tuż po 12 zaczyna się ten najgorszy okres, kiedy słońce świeci najbardziej, więc trzeba zrobić siestę, żeby nie dostać udaru słonecznego. Jestem nad jeziorem Lac de Peligre. Plaży nie ma, same kamienie, ale tak naprawdę najgorsze jest to, że to jest wszystko jedno wielkie wysypisko śmieci. Które trzymamy, to nie są kostury do podpierania, tylko substancja, która służy nam do jedzenia. To są kije do jedzenia, właściwie do rzucia. Nazywają się kan albo sugar kan. Są bardzo porowate i jest w nich niezwykle dużo bardzo słodkiego, pożywnego soku. Okej? Okay? Pyka. Mamy coraz bardziej spuchnięte stopy, ledwo się już mieścimy w buty i codziennie pijemy więcej. Chcemy się tak pić, każdy ma jakieś zachcianki. Ja marzę o soku z papai. Tu wypijamy po 6, 7, 8 litrów i jest cały czas mało. Cały czas jest marzenie o jakichś sokach, owocach. Więc to upragnienie jest nieprawdopodobne. Zdecydowanie tak. Koniec gór, obniżenie, Cap Haïtien,
i widać Ocean Atlantycki. Koniec. Koniec naszej wyprawy. Przez 9 dni ekspedycji przez Haiti pokonaliśmy prawie 300 km, przedzierając się przez góry tak wielkie, że nikt z nas się tego nie spodziewał. Zaczynaliśmy od wysokości 0, czyli od poziomu morza, a najwyższe miejsce, przez które żeśmy przechodzili, miało prawie 2000 metrów wysokości. Na tą wysokość musieliśmy się wspinać z naszymi bagażami, a koledzy ze sprzętem fotograficznym i ze wszystkim, co było potrzebne, żeby rejestrować naszą podróż. Problemem była bariera językowa. Doskwierał nam też upał, zdarzały się burze, deszcze, rejony z cholerą. Ludzie byli strasznie życzliwi i bardzo pomocni, ale byli tak ciekawi nas i tego wszystkiego, co wnosi świat białego człowieka, że często nie mieliśmy chwili prywatności, ale generalnie było super.